Siemanko, witajcie. Przyjechałem pokazać Wam efekt końcowy tych prac z ogrzewaniem podłogowym. Położone są już panele. Tylko kamerę sobie przekręcę w drugą stronę. Da się to w ogóle jakoś przekręcić? Okej, dobra, mam przekręcone. To jest efekt końcowy. Ostatnio jak tutaj byłem, to układaliśmy przewody, wężyki. A teraz tak to wygląda. To są panele. To psiako. To są panele, które kładły się bezpośrednio na tych przewodach, przez taką piankę. Gdzieś ten kawałek tej pianki tu widziałem, o tutaj jest. To, tak, przez to. I tutaj macie takiej grubości panele. Montuje się jak normalne panele, czyli się zakłada. One, widzę, są grubsze. No i tyle roboty. I podłogówka 2,5 cm. Podłogówka 2,5 cm grubości. Na sucho, szybko. Tylko poukładać i sprowadzić przewody. I tak to fajnie wygląda. Teraz miałem wam pokazać łazienkę. Widzę, że jest siatka. I tu jest podobna zasada jak tam, tylko tutaj się bierze siatkę. I widać te, jak różki idą. No i siateczka, i tyle. Siateczka delikatnie się ciągnie klejem i na to klej płytki. Gotowe. Podłogówka. Fajna sprawa. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Specjalnie tutaj podjechałem pokazać, ale nie nagrywałem układania paneli, ponieważ u mnie widzieliście, jak się układa. Zasada jest ta sama, czyli jedna na drugie. Zapinki macie. Najważniejsze, żeby dać taką piankę, żeby to nie było na ziemi, bo z czasem będzie słychać. A jak chodzi tu o płytki, no to bardzo proste. I tak jak widzieliście w ostatnim filmie, 2,5 cm jest ten styropian. Gdzieś nawet widziałem kawałek. O, tu jest. Tylko bez sreberka, bo to jest ten pod meble, ze sreberkiem jest ten, który grzeje. Bardzo proste, szybkie. Możecie sobie zobaczyć poprzednie filmy, jak to było układane. Dobra, żegnam się z Wami, bo muszę lecieć dalej. Wpadłem tylko na chwilę, to Wam mówię, pokażę, jak to wygląda. Naprawdę polecam, szybka robota. No, na razie, cześć.